Witamy serdecznie na naszym panelu. Dzisiaj dyskutujemy na temat transformacji energetycznej, ale rozmawiamy też o tej transformacji w kontekście kryzysu, który mamy na świecie, kryzysu, który mamy w Europie, ale chciałbym, żebyśmy też trochę dzisiaj spróbowali na ten problem spojrzeć szerzej, bo tematem dzisiejszego spotkania jest kontekst zmiany geopolitycznej na świecie, a transformacja energetyczne. To może na początek pana prezesa Śliwa bym poprosił o zabranie głosu. Panie prezesie, od wielu miesięcy już mamy wojnę. Zaczęła się 24 lutego, mamy dzisiaj 20 dzień października, czyli 8 miesięcy wojny. Proszę powiedzieć, na ile ta wojna zmieniła nie tyle strategię, bo strategię się oczywiście zmienia troszeczkę w innej perspektywie, ale zmieniła podejście Polskiej Grupy Energetycznej do tematu transformacji energetycznej. Na ile ten kryzys, który jest, przyspieszył pewne procesy, a które procesy spowolnił? To może na początek. Bardzo proszę. Panie redaktorze, bardzo ciekawy temat. Powiem tylko jedno. Polska, i nazwijmy to polska racja stanu, jakby przewidywała tą sytuację, która się wydarzyła 24 lutego, o czym dobitnie na dzisiejszym kinofie mówił prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, że my wskazywaliśmy światu, Unii Europejskiej, co może się wydarzyć, jeżeli bezgranicznie zaufamy wschodniemu partnerowi. Dzisiaj już nikt nie mówi o wschodnim partnerze. Ale przechodząc do pytania, strategia układa się na z samej nazwy i metodologii słowa strategia. Ona jest dłuższą perspektywą niż to, co nas dzisiaj teraz otacza. Co to powoduje? Że my strategii nie zmieniamy, natomiast okoliczności, wobec której jesteśmy zobligowani uczestniczyć i musimy, bo na przykład to, że dzisiaj musimy importować węgiel z innych regionów świata, powoduje tylko zmianę kierunku. Natomiast strategia nasza pozostaje ta sama. Strategia jest, nasza zakłada, grupy PGE, przypomnę, największej grupy energetycznej w Polsce, że do 2050 roku będziemy neutralni energetycznie. Żeby to osiągnąć, to musimy rozwijać się i to jako, myślę, że jako kraj najbardziej w stosunku do innych państw Unii Europejskiej. To powoduje, że czekają przed nami i takie mamy założenia, że do 2030 roku będziemy mieć około 75 miliardów złotych wydatków inwestycyjnych. To jest potężny strumień. Zresztą myślę, że tutaj koledzy o tym też będą mówić. Zakładamy, że do 2027 roku będzie uruchomionych przez nas dwie farmy wiatrowe na Bałtyku. To jest Baltica 3 i Baltica 2. Razem to jest 2,5 gigawata mocy. Kolejne około 1 gigawata mocy to jest rok 2030-32, to wszystko w zależności od szybkości uzyskania decyzji środowiskowej, no i oczywiście całego procesu inwestycyjnego. Także strategia nasza jest niezmienna, chcemy być zeroemisyjni, niskoemisyjni na początku. Natomiast w dalszej konsekwencji to są inwestycje i jeszcze raz inwestycje, tak jak powiedziałem, 75 miliardów. Panie prezesie, mówi pan o inwestycjach. One są szalenie istotne, bo transformacja energetyczna nie odbędzie się, kiedy nie będziemy wydawali pieniędzy na nowe źródła, na nowe technologie, na zupełnie nową filozofię też pozyskiwania energii. Mówi pan o farmach wiatrowych, szalenie istotnych, i do farm wiatrowych jeszcze wrócimy, bo gościmy dzisiaj tutaj przedstawicieli branży wiatrowej, ale mikrofonu jeszcze proszę nie odkładać, bo jeszcze kwestia jest tego rodzaju. Pan mówi o imporcie surowców, pan mówi o imporcie węgla.
Widzimy, że z tym węglem jest problem, tak jeżeli chodzi o jego przywiezienie, jego jakość też pozostawia wiele do życzenia, no i oczywiście jest kwestia ceny. Jaki pomysł ma Polska Grupa Energetyczna, żeby jednak zmniejszać to, zmniejszać tę zależność od importu węgla, biorąc pod uwagę, że choćby w waszej gdańskiej elektrociepłowni stosujecie piece elektrodowe, co jest takim bardzo ciekawym impulsem też technologicznym dla tego rodzaju działu energetyki, jakim jest ciepłownictwo, bo to właśnie ciepłownictwo jakby wymaga tego importu węgla. W jaki sposób wy chcecie swoją zależność od węgla zmniejszać? Na dzień dzisiejszy spółka, którą pan przywołał, EC Gdańsk, gdzie stosuje palniki elektrodowe, rzeczywiście to jest jeden z elementów przekształcenia całej grupy w kierunku niskoemisyjnej energetyki. Jeśli chodzi o całą naszą spółkę kapitałową, to mamy właśnie ulokowane ciepłownictwo w jednej spółce, czyli PGE Energia Ciepła. I ona w swojej strategii ma przyjęte odchodzenie od węgla sukcesywne do 2030 roku, by zmienić się w kierunku gazowym. Dzisiaj ze względu na rosnące ceny gazu i niestabilność tych dostaw, ten proces inwestycyjny nadal biegnie. On nie został naruszony. To dopiero okaże się po pewnym okresie czasu, pewnie po tym okresie jakby tego sezonu grzewczego, w jaki sposób również import z innych stron, jak LNG plus Baltic Pipe, usprawni nam proces dostaw gazu. Na pewno chcemy przekształcać się i ciepłownictwo będziemy przekształcać w kierunku niskoemisyjnym. To pokazuje właśnie ten EC Gdańsk. Odchodzenie od węgla to jest już widoczne, bo nasza spółka w tym momencie PGE Gryfino, która jest powołana w celu budowy nowego bloku gazowo-parowego, dwóch bloków gazowo-parowych o mocy 750 MW w Dolnej Odrze, pokazuje, w którym kierunku będziemy zmierzać i w którym kierunku będzie zmierzała polska energetyka. Także to myślę, że pokazuje, jak się zmieniamy i jak się przekształcamy. Bardzo dziękuję. Mówił pan Paweł Śliwa, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej, pan Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Rozmawiamy dzisiaj na temat zmian geopolitycznych na świecie i transformacji energetycznej. Na ile ta geopolityka, panie prezesie, dotyczy branży wiatrowej? W Polsce ta branża wiatrowa... Nie wiem, jakiego tu określenia dobrego użyć, żeby oddawała ten charakter wiatrowy. Mamy dużą flautę, bo nie powiem, że to pod górkę, bo jak wchodzimy pod górkę, to czym wyżej wchodzimy, tym wiatr bardziej wieje. Więc to chyba nie do końca adekwatne porównanie. Przyznam się szczerze, wchodziłem w tym roku na jedną z połonin w Bieszczadach, na połoninę wetlińską. Wchodzę i w którymś momencie pani schodzi z tej połoniny i mówi: niech pan się dobrze ubierze, bo tam tak wieje jak 150. Wchodzę i powiało, więc nie chcę powiedzieć, że ma wiatr pod górkę, tylko ma niestety dużą flautę. Na ile ta geopolityka wpłynęła na energetykę wiatrową w Polsce? Czy my coś już widzimy? Czy widzimy jakieś przyspieszenie? Czy wręcz przeciwnie? Dziękuję, panie redaktorze, szanowni państwo, dzień dobry. Rzeczywiście tutaj mamy dosyć trudną sytuację, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, szczególnie tą na lądzie w Polsce. PGE akurat i pan prezes Śliwa, no to jest tym przykładem niewielu firm z tak dużym portfelem, jeżeli chodzi o lądową energetykę wiatrową. Nie wszyscy państwo wiecie, ale PGE jest dzisiaj liderem, jeżeli chodzi o ilość mocy zainstalowanej na lądzie.
prądzie 800 MW. Jeszcze większe ambicje, z tego co wiem, przygotowywane projekty. Niestety część tych projektów ze względu na przepisy obowiązujące dotyczące zasady właśnie tej 10H lokalizacyjnej nie mogą być w PGE też realizowane, ale wiem, że jest, że są do tego przygotowani i toczą się tam prace. Dodatkowo wspomniane przez pana prezesa te trzy projekty morskiej energetyki wiatrowej, no stawiają ich jako no, numer jeden, jeżeli chodzi o transformację i to, co zachodzi w naszym kraju obecnie. Cieszy mnie również to ten fakt współpracy PGE z zagranicznym inwestorem, który jest pewnego rodzaju też gwarantem przekazania wiedzy na tym etapie funkcjonowania rynku morskich farm wiatrowych. To jest istotne, bardzo istotne z perspektywy powodzenia tego projektu. Dzisiaj wierzę, że tego typu projekty właśnie realizowane przez Polską Grupę Energetyczną no, stanowią o bezpieczeństwie energetycznym państwa. Nie mówimy tutaj oczywiście o fikcji czy stwierdzeniu, że możemy dzisiaj, czy jutro, czy za 5 lat, czy za 10 nawet funkcjonować tutaj na rynku energii tylko na poziomie energetyki wiatrowej czy słonecznej. Mówimy o tym odchodzeniu do zeroemisyjności w perspektywie roku 2050. Natomiast bezpieczeństwo energetyczne i ta cała sytuacja związana z wojną potwierdziło, że energetyka wiatrowa w Polsce odgrywa ogromną rolę. Przede wszystkim importujemy mniej surowców, które są na wagę złota dzisiaj w naszym kraju. Węgiel, gaz, te miesiące, które obserwujemy już od września, października, wiemy, że cała jesień będzie bardzo wieczna i zima. Na szczęście to jest ciepła zima przewidywana. Mamy jedne z najdokładniejszych modeli meteorologicznych powiązanych z modelami statystycznymi i widzimy to jako branża wiatrowa, że to będzie niesamowicie szczęśliwa zima dla Polski z perspektywy zaopatrzenia w surowce, ale też dobra dla sektora energetyki i szczególnie energetyki wiatrowej, gdzie już wrzesień pokazał, że wiejemy na poziomie i dostarczamy energię na poziomie 30% całego zapotrzebowania na energię elektryczną. I to będzie już się przesuwało aż do prawdopodobnie marca. Więc to są na pewno dla nas dobre informacje i pokazują, że jaki filar, jakie uzupełnienie miksu energetycznego opartego na węglu w Polsce stanowi właśnie energetyka wiatrowa. I żeby podkreślić ten fakt, w zeszłym miesiącu Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wydało raport pokazujący właśnie siłę naszego miksu energetycznego opartego na dzisiaj na wietrze i węglu. Widzę, że pan redaktor trzyma ten raport, dlatego do niego tak, nawiązałem. Raport węgiel plus wiatr, OZE i źródła konwencjonalne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego przyniosłem też ten raport, żeby o nim powiedzieć. To jest raport przygotowany przez stowarzyszenie. On jest dostępny na stronie psew.pl, bo on pokazuje, że ta zmiana geopolityczna, o której my dzisiaj tutaj dyskutujemy w Krynicy, może się dokonać, jakby wykorzystując ten aset w postaci elektrowni węglowych, które mamy, które wymagają oczywiście dostosowania do pracy w nowym reżimie, do pracy w reżimie szczytowym, do pracy w reżimie interwencyjnym, tak jak miały to robić źródła gazowe, ale źródła gazowe, jak wiemy, w tym momencie są pod znakiem zapytania, co dalej z tą energetyką gazową, ze względu na oczywiście wysokie ceny gazu, ale nie przekreślajmy gazu do końca, zobaczymy, jak to się będzie sytuowało w średnim terminie, a nie w krótkim terminie, ale to też pokazuje, że wiatr nie jest przeciwko energetyce węglowej, tylko że te dwa źródła mogą się uzupełniać. Pan mówi o tym, że zima będzie dobra, bo będzie po pierwsze ciepła, po drugie będzie wieczna, no ale wiemy oczywiście o sytuacjach, kiedy nie wieje ani nie świeci, wtedy potrzebujemy czegoś w podstawie. Póki nie mamy atomu, musimy mieć
źródła węglowe. Nie mamy jeszcze atomu, ani nie mamy na dużą skalę rozwinionego sektora wytwarzania wodoru i potem przetwarzania tego wodoru też w sposób czysty w dalszym obiegu gospodarki. Więc to jest pewnie nasze marzenie w perspektywie roku 2050 i tak jak tutaj pan prezes Śliwa przedstawił, nasze koncerny energetyczne dążą ku temu, mają takie plany, takie projekty realizują, no, ale żeby to się stało, no musimy mieć dużą ilość odnawialnych źródeł energii. Te trzy projekty PGE, one de facto rozpoczną też naszą komercjalizację sektora wodorowego i przetwarzanie w długiej perspektywie. Natomiast to, co mamy dzisiaj i zauważyliśmy w tym raporcie jako eksperci, że mamy do dyspozycji bloki, które mogą świetnie współpracować właśnie ze źródłami zmiennymi, takimi jak wiatr i słońce. Bloki klasy 200+, pokazał program NCBR-u w ostatnich 3 latach przygotowany ze współpracy z polskimi firmami, że bloki po modernizacji, po odpowiedniej dofinansowaniu, dostosowania do pracy podszczytowej, mogą bilansować system właśnie w sytuacjach, kiedy nie wieje. A takich dni wiadomo, że jest trochę w ciągu roku. I tutaj no, mamy pewnego rodzaju sytuację win-win, ale też pokazujemy to na poziomie Unii Europejskiej i Europy, ten polski pomysł na miks energetyczny. Oczywiście docelowo chcielibyśmy, żeby jak najmniej tego węgla było spalane w tych blokach, również 200. I to bardzo fajnie widać na liczbach w raporcie, jak razem z rozwojem energetyki wiatrowej, z nowymi megawatami, tych godzin pracy tych bloków jest coraz mniej, czyli dbamy też o środowisko, dbamy o ludzi i staramy się jakby przejść już docelowo właśnie na gospodarkę wodorową, czy inwestować w atom. Natomiast no, dzisiaj możemy szybko wykorzystać te bloki 200. To jest proces inwestycyjny na poziomie 2-3 lat przygotowania ich. Odpowiedniej też przygotowania, w tym raporcie został przygotowany również system wsparcia dla tych bloków, tak? No bo mówimy tutaj o blokach starych, które wymagają naprawdę raz, że dofinansowania na poziomie CAPEX-u, ale później również z perspektywy też funkcjonowania systemu ETS, ciągłego wsparcia finansowego, ale po to, żeby właśnie bilansować energetykę wiatrową i słoneczną. Więc to z perspektywy tutaj funkcjonowania systemu jest kluczowe. Ja tylko tyle dodam, że tylko nie tylko bloki 200, akurat PGE ma niewiele bloków klasy 200, ale te nowo budowane bloki 750 w dolnej Odrze, one są przystosowane do współspalania z wodorów sprzyjających tego okolicznościach, a same ze swej struktury są elementem bilansowania dla offshore'u, który jest, wiadomo, nadal pomimo tego, że jest to offshore i bardziej stabilny niż onshore, ale jednak niestabilna moc i dzisiaj nasze bloki, które są rozwijane, jest ten program i budowane, no to są przystosowane do tego. Bardzo dziękuję. Pan Maciej Olczak, prezes firmy Enmaro. Panie prezesie, na ile ta zmiana geopolityczna, którą obserwujemy na świecie, ona jest oczywiście w wielu aspektach również energetyki, bo 22 września razem z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego organizowaliśmy jako klub energetyczny konferencję na temat atomu i wówczas dowiedzieliśmy się takiej frapującej informacji, że może być problem z paliwem atomowym w tym sensie, że kraje, które mają dostęp do złóż uranu, no nie do końca będą w stanie się podzielić tymi złożami z tymi, którzy tego paliwa będą potrzebować. Oczywiście tu są Chiny, tu są również i Stany Zjednoczone. Rosja została oczywiście z tego jako dostarczyciela paliwa już dawno wykluczona, więc tutaj ta zmiana geopolityczna może tej energetyki jądrowej też dotknąć. Natomiast na ile ta zmiana w różnych kontekstach, również i łańcuchów dostaw dotyka
energetyki wiatrowej i dotyka biznesu, który pan reprezentuje. Bardzo proszę. Dziękuję panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jeszcze tylko może uzupełnię, że wiatru na morzu praktycznie nigdy nie brakuje. Natomiast i to jest zaleta tego, że budujemy offshore wind, czyli budujemy morskie farmy wiatrowe na morzu. Tamtego wiatru jest znacznie więcej. Natomiast jeśli go nie ma, to warto zwrócić uwagę na to, żeby w tych pikach energetycznych go po prostu magazynować. I tutaj stąd... Wodór jest najlepszym... Tak, dokładnie. Stąd pojawia się albo wodór, albo pojawiają się... Tych rozwiązań już jest coraz więcej. Od bardzo skrajnych takich, gdzie pewne firmy preferują technologię na przykład, nie wiem, nagrzewania, nawet specjalnie dobranego typu skał i oddawania tej temperatury w drugą stronę, aż po rozwiązania bardzo skomplikowane, jak właśnie produkcja wodoru czy jego pochodne. Bo wodór sam w sobie jako nośnik energetyczny jak najbardziej, natomiast problem z wodorem jest taki, że trudno go transportować w takiej formule przesyłu, jak na przykład transportuje się ciekły gaz. Ponieważ technologie kryogeniczne do wodoru wchodzą na poziom minus 260 stopni. Żeby schłodzić wodór do takiej temperatury, skroplić go, no tutaj niestety te technologie oczywiście są, natomiast koszty tych technologii czy rozwoju tych technologii są po prostu absurdalnie drogie. Jeśli chodzi krótko na temat energii nuklearnej, jądrowej, ciekawostką jest fakt, że w ubiegłym tygodniu, jak nie wiem, państwo wiedzą, Austria zaskarżyła do Trybunału Europejskiego kwestię tego, czy energia jądrowa, również i energia oparta na gazie, wpisuje się w politykę zeroemisyjną. Więc warto temat śledzić, zobaczymy jak to się skończy. Ale jak widać, zaczynają się pewne układanki polityczne, które pewnie wynikają z preferencji danego kraju. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje globalnie na świecie, no to tutaj należy zacząć od tego, że ten miks energetyczny jeszcze 100 lat temu był oparty absolutnie w 100% na węglu. To są stare czasy, ale dopiero w latach 60. węgiel zaczął oddawać pola ropie naftowej. I tak naprawdę to dzisiaj, jak popatrzymy, jesteśmy w roku 22, to w miksie energetycznym mamy taką sytuację, że dominantem tego miksu jest nadal ropa naftowa. Uzupełnieniem tego miksu jest gaz naturalny, węgiel i raczkujące technologie zeroemisyjne. W sensie może nie raczkujące technologie, ale raczkujące, niewielka dominacja tych technologii. Proszę pamiętać, że jeśli mielibyśmy dopełnić deklaracji paryskich, które mówią o tym, że nie możemy przekroczyć wzrostu temperatury 1,5 stopnia i wrócić do stanu przedindustrialnego, no to dzisiaj bardzo mocno jesteśmy w niedoczasie. Tak? Mimo tego, że źródła niskoemisyjne rozwijają się w moim przekonaniu bardzo dynamicznie, i tu mówię głównie o energii słonecznej, energii pochodzącej z wiatru, czy to na lądzie, czy na morzu, to mniej więcej, żeby wpisać się w deklarację, czyli rok 2050, musielibyśmy 4-krotnie przyspieszyć. Śledząc trendy i rozmawiając w różnych kręgach, ponieważ ja dużo czasu spędzam z inwestorami za granicą, którzy albo są w energii konwencjonalnej, albo w energii odnawialnej, wydaje mi się, że są takie dwie główne ścieżki. Jest jedna szkoła, która mówi, na pewno nie zdążymy. I jest druga szkoła, która mówi o tak zwanym new normal, czyli tak powiem, to, co się dzieje na teraz, reagujemy w stosunku do tego, co się dzieje w tej sytuacji. Patrząc z perspektywy inwestorów ropy, no to mamy szczęście lub nie takie, że dzisiaj, żeby wejść w technologie zeroemisyjne, no ich po prostu nie ma, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie wyłączyć dostaw ropy czy gazu i włączyć inny guzik, który mówi, czerpiemy tylko z wody, z wiatru czy z energii jądrowej. Po prostu tych źródeł nie ma.
Farmy wiatrowe jak najbardziej, mnóstwo inwestycji na całym świecie, absolutne szaleństwo, patrząc z perspektywy tego, co się dzieje dzisiaj i jakie są deklaracje inwestorów i państw, które w tą energię wiatrową inwestują, szczególnie mówię po stronie morskiej, czyli w offshore wind. Natomiast to jest wszystko w niedoczasie. Nie wskazuje też nic na to, że te czarne chmury szybko odejdą, ponieważ pojawiają się i zatory w łańcuchach dostaw i pojawiają się po prostu braki w supply chain, pojawiają się braki po stronie nawet finansowania tych projektów. Już nie mówiąc o kwestiach związanych z permittingiem, czy z pozwoleniami, czy z dojściem do poziomu final investment decision. Do tego tematu jeszcze będę chciał wrócić, bo będę chciał zapytać o następstwa, ale tutaj jeszcze pana prezesa Andrzeja Czecha z Zikrist Offshore. Chciałem zapytać, na ile ta geopolityka i to, co te zaburzenia, to disruption, które mamy na rynku, wpływa na rynek offshore'owy, ale na rynek stoczniowy, bo wiemy o tym, że potrzebujemy statków. Ja się trochę boję, pewnie się powtórzę, ale trochę się boję, jeżeli chodzi o budowę naszego offshore'u na Bałtyku, bo boję się, że powtórzymy sytuację z budowy infrastruktury na Euro 2012. To znaczy w jednym momencie wszyscy wtedy budowali drogi, stadiony i pamiętam rozmowę tutaj właśnie w Krynicy na temat tej budowy i jeden z prezesów mówi, to była najgorsza rzecz, jaka mogła się nam wydarzyć. Nie mieliśmy maszyn, nie mieliśmy kruszywa i mówi, wie pan o tym, panie redaktorze, że my po kruszywo żeśmy do Włoch jeździli. No, zacząłem liczyć, ile to tych kilometrów z tych Włoch jest do Polski i wyszło mi, że ten transport to pewnie przewyższył wartość tego kruszywa. Natomiast boję się trochę, że trochę będzie z tym na Bałtyku, że w jednym momencie wszyscy będą potrzebowali statki instalacyjne, bo jeżeli chodzi o statki serwisowe, to powiedzmy będzie może lepiej, bo to te statki serwisowe może trochę rozciągnięte w czasie, no ale... Może to się jednak jakoś uda dobrze zaplanować, ale teraz mamy dużą zmianę, jeżeli chodzi choćby o ceny stali i wszystkich surowców, węgla koksującego, ceny węgla, bo oczywiście bez węgla koksującego nie zrobimy stali. No i tych następstw mamy całą masę. Jak w tej dżungli jednak ten biznes prowadzić? Nie jest łatwe na pewno. Znaczy my mamy powiedzmy dwa zasadnicze kierunki w spółce. Christesa, który zajmuje się głównie produkcją statków, bloków, czyli czysto okrętową produkcję i Christ Offshore, który ma swoje ups and downs, tak, ten rynek oil and gas, bo głównie w tym rynku pracowaliśmy, w tej chwili wiatrowy jest dużo bardziej stabilny, idziemy w tym kierunku i to są zupełnie dwa niezależne rynki. My robiliśmy jako Christ w części okrętowej, Christ zbudował cztery jackupy, czyli właśnie wspomniane statki instalacyjne, więc jak gdyby doświadczenie jest, know-how jest. Oparte jest to o polskie biura projektowe, bo tutaj Stogda uczestniczyła w projekcie każdego chyba z tych statków, więc my od dawna te rozmowy prowadzimy. Tym niemniej nie stocznie zamawiają statki. Żebyśmy my ten statek zbudowali, to on musi być zamawiony przez operatora, armatora i tutaj do tej pory różne organizacje państwowe były zaangażowane w te dyskusje, nie zostało to w żaden sposób skonkludowane. Także nie mamy takowego zamówienia, a my statków na półkę nie budujemy. Oczywiście kwestie dostaw materiałowych, ceny stali, no to dotknęło nas wszystkich, to cały przemysł odczuwa te problemy z tym związane. Więc my mamy portfel zamówień pełen na najbliższe dwa lata, więc dla nas to nie jest jakimś wielkim problemem. Pracujemy tutaj głównie w oparciu o rynek cruzerów i wspólnego z energetyką, wprost przeciwnie, trujemy, tak, bo ludzie jeżdżą, pływają na wycieczki, może nie do końca politycznie poprawne, natomiast no taki jest rynek i to realizujemy. Tym niemniej druga nasza noga, no bardzo mocno chcemy inwestować i rozwijać się w kierunku wiatru. Ja jestem z tą branżą wiatrową od lat związany w różnych spółkach i tutaj w Christie postawiliśmy sobie za zadanie, patrząc na rozmiar tego, patrząc na opóźnienia, o których tutaj panowie już wspominali,
I to, co też padło już, brak tak naprawdę mocy przerobowych. Nas wojna najbardziej dotknęła w takiej troszeczkę może nietypowej sprawie, nie do dostawy stali, bo to się dało zrobić, nie ceny, tylko brak ludzi. My bardzo dużo zatrudnialiśmy fachowców, spawaczy, monterów z Ukrainy. To się skończyło. Mamy, ale to już nie przybywa. No wiadomo, mają niestety nasi przyjaciele ze wschodu mają wojnę i mężczyźni opuszczać kraju tak łatwo nie mogą. W ogóle nie mogą tak naprawdę legalnie opuszczać kraju, chyba że są już w wieku pozaprodukcyjnym, a takowi nie będą pracowali ze spawarką w ręku. I tutaj też uczestniczyliśmy w pracach nad tą polską ustawą offshore'ową, ona w końcu jest, opóźnienia legislacyjne też nam nie pomogły w tych morskich instalacjach. Tym niemniej mamy to już wszystko za sobą i bazując na tej stabilności, bazując na tych planach, które tutaj koledzy z PGE mają swoje tam 2 czy 3 gigawaty, ruszyły tak naprawdę już naprawdę w pełnej parze ruszyły dwie farmy, mniejsza RWE, która powinna w 26 być już gotowa do użytku, 350 MW i Baltic Power, czyli Orlenu. Wczoraj wracam tutaj prosto z takiego suppliers meeting, gdzie koledzy oficjalnie ogłosili, kto będzie dostarczał te elementy główne do tej farmy, żeby jakąś kooperację local content i my bazując właśnie na tych wymaganiach local contentu chcemy zainwestować. Mamy pewną stabilność inwestycyjną w tej chwili i patrzymy przyszłościowo na lata do przodu, konkretnie jako produkt, bo jako stocznia jesteśmy przyzwyczajeni, nie stocznia remontowa, nie jakiś zakład usługowy do produktów i jeżeli chodzi, mamy produkty okrętowe typu jack-upy, serwisowe nie robimy, bo to za małe, ale powiedzmy promy elektryczne, tego typu statki, to naszym produktem chcemy docelowo, żeby były stacje transformatorowe. Oczywiście w kooperacji z jakimś branżowym inwestorem, my nie jesteśmy firmą energetyczną, natomiast to musi być ostatecznie zbudowane, zmontowane, przetestowane i uruchomione na terenie jakiejś stoczni, która ma możliwość załadowania na barkę bądź na statek instalacyjny takiej stacji transformatorowej. Mówimy tutaj najmniejsze typu RWE, to jest 1500 ton. Normalnie średnio to jest 2,5, 3,5 i więcej ton. Mamy takie możliwości, mamy infrastrukturę, mamy dużą suwnicę, mamy duże tereny, więc to jest kierunek, który pomimo tych kłopotów wojennych widzimy chyba wszyscy konieczność uniezależniania się od konwencjonalnych źródeł energii i idźmy w tym kierunku. Bardzo dziękuję. Zostało nam na tym zegarze, który nam tu odlicza sukcesywnie czas 12 minut i dlatego bym prosił każdego z panów o taką refleksję, bo wydaje mi się, że w Polsce brakuje takiej refleksji, gdzie chcemy być za rok, za dwa, za pięć, czyli co powinniśmy teraz zrobić, żeby te najbliższe lata faktycznie poczuć się, że zrobiliśmy duży krok naprzód. Zrobiliśmy duży krok naprzód, jeżeli chodzi o wytwarzanie niskoemisyjne albo zeroemisyjne, że produkujemy energię, która jest po akceptowalnych cenach, po jak najniższych cenach, ale z drugiej strony również i zmniejszamy nasze uzależnienie od węglowodorów, bo czeka nas kryzys gospodarczy na dużą skalę. Nie chcę być tutaj oczywiście jakimś rumburakiem, który chce tutaj coś złego wieszczyć, no ale wszelkie dane makro to wskazują, że czekają nas trudne miesiące w gospodarce, a to oznacza również, że powinniśmy inwestować w kraju, żeby pieniądze zostawały w kraju, a nie żeby te pieniądze transferować za granicę, pomijając jeszcze kwestię oczywiście bilansu handlowego, ale zamiast kupować węglowodory i dostarczać te pieniądze na zewnątrz, lepiej te pieniądze inwestować oczywiście w kraju. Panie prezesie Januszu, tu pytanie do pana. Pana zdaniem, co powinniśmy zrobić w takich 3, 4, 5 najważniejszych krokach, żeby przyszły rok, przyszłoroczny sezon grzewczy był już zdecydowanie mniej nerwowy niż jest teraz, ale też, żeby nie było takiej sytuacji, rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem dużej firmy tutaj pracującej, zatrudniającej sporo ludzi, już słyszę o zwolnieniach. Kolejne zwolnienia są planowane. Duża firma produkcyjna właśnie tutaj w Małopolsce, na Sądecczyźnie. No i rozmawiając słyszę, że po prostu jest bardzo trudna sytuacja, również ze względu na to, że wysokie ceny energii, akurat żadne mrożenia rządowe tej firmy nie dotyczą, bo jest to zbyt duża firma. Więc oczywiście z tymi problemami się borykają firmy i pytanie, co powinno się, panie prezesie, w takich 3, 4 krokach zrobić. Bardzo proszę.
Nawiązując wcześniej do pana redaktora wypowiedzi odnośnie tych stadionów, mam nadzieję, że to nie była ta debata prowadzona w tej sali tutaj, tak? Bo to by źle wróżyło morskiej energetyce wiatrowej, szczególnie wiatru, który tutaj z kolegami reprezentujemy. Patrząc na tą przyszłość, na te kroki, które są do zrobienia, to wydaje mi się, że problemem numer 1, 2 i 3, problemem, wyzwaniem, bym powiedział, to są dzisiaj regulacje. Tylko sztuczne bariery dzisiaj jakby trzymają rozwój właśnie energetyki wiatrowej w Polsce, a tym samym również łatwiejszej drogi przez ten kryzys, z którym mamy do czynienia dzisiaj, energetyczny, zaraz gospodarczy, bo to będziemy na pewno odczuwali te skutki. Po pierwszej kolejności te wielkie przedsiębiorstwa energochłonne i zaraz mniejsze i średnie firmy. Więc tu rzeczywiście bariery, po pierwsze bariera ta lokalizacyjna, która uwolni potencjał lądowej energetyki wiatrowej, to jest najłatwiej zrealizować, ponieważ projekt rządowy już został przekazany do Sejmu i dzisiaj tak naprawdę jedna osoba w Sejmie decyduje o tym, żeby ten proces ruszył, żebyśmy konstruktywnie na poziomie parlamentu podjęli tą dyskusję, jak ma być ewentualnie zmieniony ten projekt i lokalizowana energetyka wiatrowa. Ja mam nadzieję, że ten projekt jeszcze bardziej zostanie zliberalizowany w sytuacji tego kryzysu energetycznego, że ten proces inwestycyjny przyspieszy. Dzisiaj mówimy o 3 latach od momentu wejścia w życie tej ustawy, żebyśmy mogli pierwsze wiatraki realizować, ale wierzę, że można by było zmienić i plan zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, ustawę i możliwość wydawania decyzji środowiskowych, żeby jeszcze kilka tych cennych miesięcy uzyskać i pierwsze projekty, żeby na przykład do 2 lat już mogły być realizowane przez grupę, Polską Grupę Energetyczną i innych graczy. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest morska energetyka wiatrowa. Tu też są procedury, które się w dużej mierze przeciągają. Są dzisiaj do rozstrzygnięcia również następne lokalizacje i wierzę, że Polska Grupa Energetyczna ma szansę dalej rozwijać te projekty morskie. Patrzy, składa aplikacje na to, jak na kolejne lokalizacje, więc to dzisiaj też jest do rozstrzygnięcia, jeszcze też się przeciąga. No, naszym marzeniem przy dużej ilości wykorzystania wiatru, już jak o tym mówimy, jeżeli te regulacje będą i 10H i offshore, będziemy mogli budować dużo źródeł wytwórczych, to możemy mamy szansę z tym potencjałem w lądowej i morskiej energetyce wiatrowej być eksporterem energii elektrycznej poza Polskę. I to jest do spełnienia, bo mało który kraj, jeżeli chodzi o lądową energetykę wiatrową w naszym tutaj sąsiedztwie, ma taki potencjał lokalizacyjny, a morska energetyka wiatrowa to jesteśmy bezwzględnym liderem, jeżeli chodzi o Morze Północne z perspektywy potencjału, więc to trzeba wykorzystać i to może pomóc Polsce w jak najszybszym powrocie do poprzedniej sytuacji gospodarczej. Bardzo dziękuję. Pan prezes Śliwa, nam czas ucieka, więc tak też lapidarnie bym poprosił. Bardzo proszę. Najważniejsze punkty pana zdaniem. Moim zdaniem to, co mówił tutaj prezes Czech, jest bardzo ważne, że potrzebny jest nam armator, który zamówi odpowiedni statek, ten jack-up, który wywiezie te największe turbiny, bo ja tylko tyle powiem, że dzisiaj my planujemy, znaczy nie planujemy, tylko kontraktujemy, jesteśmy w fazie kontraktacji i wyboru w postępowaniu zakupowym największych turbin, które jeszcze nie zostały zamówione na świecie, nie zostały wyprodukowane, dzisiaj są certyfikowane, to są na przełomie 14-15 megawatów jedna turbina. Dzisiaj jeszcze takiego jack-upa nie ma, który wywiezie taką turbinę na morze, to żebyśmy mieli świadomość. To systematyzując, na dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć, że na pierwszy etap najprawdopodobniej będziemy musieli te jack-upy sprowadzać z zagranicy, bo nie jesteśmy w stanie, mieliśmy różne spotkania z Christem, my jesteśmy w stałym kontakcie, nie jesteśmy nawet na nasze pierwsze turbiny z Christa wywiezionego jack-upa, który wywiezie nam turbinę. Trzeba sobie to jasno powiedzieć, ale proces offshore to nie jest proces
do 2030 roku czy do 2028, kiedy my budujemy pierwszą fazę. To jest proces na kolejnych 30 lat zmiany i transformacji energetycznej, żebyśmy mieli tego świadomość. I to jest, myślę, że to jest taki punkt początkowy. Drugi punkt, o którym tutaj mówił prezes Gajowiecki, też bardzo ważny. Trzeba sobie odpowiedzieć, że samym wiatrem dzisiaj niestety nie zbudujemy energetyki. To też jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Coś musi pracować w podstawie, coś musi zasilać w sytuacjach, kiedy no, można zaklinać rzeczywistość, ale nie zawsze świeci słońce, nie zawsze wiatr wieje. Musimy zasilać polską energetykę. To przysłowiowe prąd w gniazdku musi być, lokówka musi być ciepła i czajnik podłączony. I żeby była ciepła woda. I proszę Państwa, dzisiaj musimy dbać o tą podstawę. Dopóki nie będzie atom, o którym mówił tutaj prezes Olczak, to nie zastąpimy tego węgla w podstawie, ewentualnie gazu i zobaczymy dopiero w przyszłym roku, bo to myślę, że to będzie element taki przełomowy do odpowiedzi, gdzie jesteśmy z gazem, na jakich poziomach ustabilizuje się cena gazu. Natomiast chcę uspokoić wszystkie procesy inwestycyjne, które my prowadzimy jako grupa PGE i tutaj, a jesteśmy największą grupą energetyczną i jeśli chodzi o transformację w kierunku gazu, prowadzimy i są one prowadzone w sposób niezakłócony. To jest, myślę, na następny rok dla uspokojenia państwa, ale i dalekosiężnie, żeby powiedzieć, co oczekujemy i co chcemy na przyszłość. Bardzo dziękuję. Pan prezes Olczak, zostały nam 3 minuty, więc 1,5 minuty, jakby można było, najważniejsze punkty, bardzo proszę. Myślę, że tak, nie da się odejść od energii konwencjonalnej dzisiaj. Dzisiaj na Bałtyku mamy w tej chwili 2,8 gigawata energii pochodzącej z wiatru i zero na polskim Bałtyku, więc jakby tutaj cud się nie stanie. No na to jest potrzebny czas. Pierwsze farmy wiatrowe w Polsce, daj Boże, pojawią się 26, popłynie pierwszy prąd. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Więc jakby odejście od energii konwencjonalnej absolutnie dzisiaj jest niemożliwe, więc trzeba chyba najpierw zadbać o tą infrastrukturę krytyczną, zasoby krytyczne, które są po prostu potrzebne. I tutaj dzisiaj nie ma złych nośników energii. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet węgiel, który jest, on dzisiaj musi być po prostu dostępny. W tym, co się dzieje, przy tym, co się dzieje za granicą, nasz konflikt zbrojny na Ukrainie, na pewno to wszystko wrócił do góry nogami. Więc gaz naturalny jak najbardziej. Fajnie się stało, że Polska w miarę sobie z tym poradziła. Jesteśmy właśnie niezależni dzisiaj od gazu rosyjskiego. Natomiast postawienie kolejnego terminala gazu skroplonego uważam, że jak najbardziej. To jest dopełnienie tej infrastruktury, która jest i daje jakby jeszcze tą pewność niezależności tego, co może nadejść. Wiadomo, zbliża się zima, chociaż tu prezes Gajowiecki mówi, ma być ciepło, a fajnie, ale zawsze jest to zima. Mam nadzieję, oczywiście po stronie offshore, po stronie offshore wind, największe wyzwania to absolutnie zgadzam się, permitting, kwestia pozwoleń, czyli kwestia legislacji, tego, żeby nie wiem, odpowiednia specustawa regulowała przyspieszenie tych procesów. To, żeby pojawiła się kadra, która będzie rozumiała te projekty, która będzie potrafiła nimi zarządzać. To, żeby było finansowanie tych projektów. Pewne ustępstwa może po stronie permittingu środowiskowego, który też bardzo często spowalnia. No i oczywiście chyba największy dzisiaj problem, który ja widzę, to jest dostęp sieci, tak? Gdzie mamy się z tą prądem podłączyć, czy sieci polskie będą na to gotowe. Bardzo dziękuję. Na czerwono już czas, więc panie prezesie, krótko. Dwie rzeczy tylko powiem. Tak, nie będę powtarzał, bo generalnie oczywiście z kolegami się zgadzam. To zostało bardzo, bardzo fajnie tutaj skonkludowane. Dwie rzeczy. Żeby błyskawicznie zbudować kolejny port, powiedzmy kolejny terminal gazowy, no najprostsza metoda to jest budowa FSRU, tak? Czyli Floating Storage and Regasification Unit, statek. Zrobimy. Jak trzeba. Pływający. To jest błyskawicznie pływający, tak? Błyskawicznie można jest to zrobić. Tak, wiem, dlatego tak może do ogółu jeszcze przekazuję. Drugi temat, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja pójdę parę lat dalej.
Nie zapomnijmy o tym, że albo nie zmarnujmy naszego doświadczenia z długich problemów z wdrażaniem energetyki morskiej wiatrowej. Nie powtórzmy tego samego z wodorem. Wodór jest bardzo istotny w dalszej perspektywie oczywiście. Wszystkie nasze farmy wiatrowe póki co zasilają nasz National Grid, natomiast nie jest prawie, że przewidziane produkcja wodoru. Jest to bardzo istotny element zastępujący gaz ziemny i w dalszej strategii Unii Europejskiej. Taki mały apel. To ja tylko dodam, jeżeli mogę, panie redaktorze, że wodór jak najbardziej i my mocno kibicujemy i wierzymy w to, że ten wodór będzie magazynem energii. Na dzisiaj musimy dbać o te technologie, które są od, nazwijmy to, od 100 lat, bo pierwszą elektrownię szczytowo-pompową, która jest magazynem energii, budował jeszcze pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. On kreślił tam i to jest w naszych zasobach porąbka Żar, więc rozwój również w tym zakresie infrastruktury krytycznej jest nieodzowny, bo tą energię, która jest nadprodukowana przez energetykę wiatrową, trzeba gdzieś zakumulować i wykorzystywać ją w taki sposób, żeby ona trafiała po rozsądnych cenach do odbiorców końcowych. Dziękuję. Zmiany geopolityczne na świecie, a transformacja energetyczna, to był tytuł naszego panelu, a wzięli w nich udział pan Maciej Olczak, prezes Enmaro, pan Andrzej Czech, wiceprezes Christ Offshore, pan Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polska Grupa Energetyczna i pan Janusz Gajowiecki, prezes PSEW-u. Bardzo dziękujemy.